Pszczyna, perła Górnego Śląska, miasto z kilkusetletnią tradycją i zabudową, która przez wszystkie te lata miała różne przeznaczenie. Co zatem kryje miasto z tak bogatą historią? Zapraszamy na cykl Pszczyny, miejsca nieznane. Naszą przygodę zaczniemy od historii pszczyńskich Żydów, a dokładnie miejsc, w których prowadzili swoje działalności i które zamieszkiwali, bowiem Żydzi w Pszczynie od jej najwcześniejszych lat byli dużą grupą społeczną. Głównie pozostawali aktywni na ulicy Piastowskiej oraz samym rynku. Ostatecznie zaś II wojna światowa i jej skutki spowodowały, iż zorganizowana społeczność żydowska przestała w Pszczynie istnieć. Co jednak stało się z budynkami, które dotąd zajmowali? Zapraszamy na spotkanie z historykiem i popularyzatorem dziejów pszczyńskich Żydów, Sławomirem Pastuszką. Wkład społeczności żydowskiej jest ogromny w tą tkankę miejską. To jest też ciekawe w przypadku miast górnośląskich, to, że Żydzi nie byli tutaj jakby osobną społecznością, tylko byli częścią tej całej struktury społecznej, ponieważ przede wszystkim Górny Śląsk jest na tyle specyficzny, że wszystkich tutaj łączyła ta śląskość. Żydzi włożyli tutaj ogromny wkład w rozwój miasta, a z drugiej strony należy też zwrócić uwagę, że nigdy nie stanowili oni więcej niż 10% populacji miasta. Przede wszystkim Żydzi zdominowali rynek i ulicę Piastowską jeszcze w 1899 roku. Połowa budynków na ulicy Piastowskiej była w rękach Żydów i ponad 3/4 sklepów. To też chyba świadczy o tym, jak byli dość silną grupą, jeżeli chodzi o tą warstwę mieszczańską i kupiecką. Piekarnia na ulicy Piastowskiej założona końcem XIX wieku przez Abrahama Cittermana, którego zresztą ukazały nagrobek jest do dzisiaj na cmentarzu żydowskim. I to jest takie jedno z nielicznych miejsc w Pszczynie, które jakby kontynuuje historię danego miejsca, czyli w momencie, od momentu, kiedy zostało założone do dzisiaj, pełni tą samą funkcję. I takich miejsc już jest niewiele w Pszczynie. Takim miejscem jest jeszcze oczywiście apteka pod Murzynem. To jest dzisiaj najstarsza apteka w Pszczynie. Do niedawna jeszcze była to stara apteka, ale która została zlikwidowana. I jest to też restauracja na ulicy Dworcowej, która została założona jeszcze przez Józefa Krakauera, potem prowadzona przez Wilhelma Greenpetera. Budynek dzisiejszego Domu Kultury to oryginalnie budynek hotelowy. Właściwie no przed wojną też centrum kultury pszczyńskiej, bo nie mieliśmy ani teatru, ani takich, no, nazwijmy, wyższych instytucji kultury. Tutaj w związku z tym takie funkcje też pełniły hotele. I ten budynek został zbudowany w 1913 roku przez spółkę Plesser Hotel Gesellschaft. Ale tak naprawdę pod tą nazwą kryją się ludzie i byli tymi inwestorami tego budynku byli Izidor Gutman, pszczyński kupiec żelazny, Adolf Rosenberg, kupiec tekstylny. Budynek jakby mieścił nie tylko w sobie hotel, ale oczywiście były tam normalne mieszkania na wynajem, a część parterowa zaadaptowana została na potrzeby sklepów. I tam mieściły się jedne z najbardziej takich ekskluzywnych sklepów, między innymi sklep obuwniczy Wilhelma Feldmana. To był taki, nazwijmy to, sklep obuwniczy z wyższej półki, gdzie buty były drogie i nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Nie były one wyrabiane na miejsce, były one sprowadzane z fabryki we Wrocławiu i w Berlinie. W hotelu była oczywiście sala bankietowa, była sala widowiskowa, były restauracje, była piwiarnia, także było to takie miejsce, gdzie rzeczywiście no, szło spędzać czas. Synagoga na początku wojny, jeszcze przed włączeniem naszych terenów do III Rzeszy, została podpalona, ale nie została podpalona przez żołnierzy niemieckich. Zmuszono do tego kupca Hugona Schindlera, przewodniczącego gminy żydowskiej w Pszczynie. Pożar ten jednak szybko ugaszono, gdyż dano sobie sprawę, że ogień może się rozniecić na pozostałe budynki, ponieważ synagoga była w zwartej zabudowie. Dlatego ten budynek przetrwał ten pierwszy moment wybuchu wojny i następnie został przekazany. Właściwie gmina żydowska została zmuszona do przekazania tego budynku na rzecz miasta i miasto, uzyskując różne dotacje zewnętrzne, przede wszystkim z Berlina, przebudowało ten budynek na kinoteatr. Wtedy to się nazywało Lichtspieltheater, czyli kinoteatr. Miejsce propagandy niemieckiej, czyli miejsce, gdzie miano wyświetlać filmy propagandowe sławiące Hitlera. Oczywiście w czasie wojny, w pewnym momencie, kiedy władze w Berlinie zdają sobie sprawę, że
w dawnej synagodze będą wyświetlane niemieckie filmy propagandowe. Chciano wstrzymać tę inwestycję, ale miasto wybroniło swoje plany ze względu na to, gdyż uzasadniono, że wcześniej ten budynek był karczmą, co oczywiście było nieprawdą, ale to przekonało władze w Berlinie i tę inwestycję dokończono i w lipcu 1942 roku otwarto właśnie kinoteatr w Pszczynie, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy i przede wszystkim dzięki tym licznym dotacjom dość sowicie wyposażony w najlepszy sprzęt. To jest wyjątkowy budynek, który też ja sam darzę ogromnym sentymentem ze względu na to, że on nosi te ślady historii i ze względu na brak tych licznych remontów widać jeszcze tą oryginalną strukturę. I tutaj mieściła się słynna palarnia kawy Pawła Schindlera albo Paula Schindlera. To była mechaniczna palarnia kawy, tutaj można było kupić różne mieszanki tych kaw. Tutaj mieścił się sklep kolonialny, wcześniej sklep żelazny Meyera Schala, który był wcześniejszym właścicielem, i Meyer Schall, właśnie, który był właścicielem przed Schindlerami, zbudował te widoczne za mną ganki, ale także był budowniczym pałacu czy willi, w której dziś mieści się Urząd Skarbowy, więc miejsce znienawidzone raczej przez pszczynian, ale oryginalnie była to willa, w której mieszkania znajdowali zamożniejsi pszczynianie. Dziś w Pszczynie ciężko zauważyć działalność środowiska żydowskiego, choć ciągle w naszym mieście mamy mieszkańców wyznania mojżeszowego. Niech zatem nasze spotkanie ze Sławomirem Pastuszką będzie przypomnieniem minionych czasów i skłoni pszczynian i turystów do pamięci o nich i o ich dziedzictwie. To jednak nie wszystko, co kryje perła Górnego Śląska. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Pszczyny, miejsca nieznane.